Dzień dobry Państwu, autorozmowni. Temat muzyczny dzisiaj będzie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce i to nie o muzyce prostej, łatwej i przyjemnej, tylko o muzyce, w której potrzebny jest muzyk. A skoro muzyk, no to oczywiście Aro Kozak. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Będziemy rozmawiać o muzyce, w której potrzebny jest człowiek. No człowiek jak najbardziej, bo muzyka generowana elektronicznie, chociaż dzisiaj dosyć popularna, jest bezduszna, można powiedzieć, tak. To jednak, jeżeli chodzi o muzykę jako formę jakiegoś artyzmu, no to jakieś emocje muszą być na pewno, no więc muzyk jak najbardziej. No ale powiedz mi, czy ta muzyka taka prawdziwa, muzyka przez duże M, ma szansę bytu, ma rację bytu, ma jakąś drogę przed sobą? No mamy w tej chwili AI, które zrobi co tylko chcemy, napiszemy, chcemy to i to i ono to zrobi. Tak, jeżeli podchodzimy do muzyki jako do produktu, to możemy patrzeć na to w ten sposób, ale jeżeli podchodzimy do muzyki jako do formy przekazywania jakichś uczuć, jakiejś emocji, no to wiadomo, że AI tego nie zrobi za nas. Jeszcze i mam nadzieję, że nigdy. Nigdy to nie nastąpi, ponieważ no, tak jak mówię, no to jest przynajmniej dla mnie forma wyrażania siebie w jakiś sposób, więc ja tworząc jakikolwiek nowy utwór, pomimo, że też do końca nie czuję się muzykiem, tylko raczej takim wyrobnikiem, że tak powiem, bo jestem samoukiem, nigdy nie nauczyłem się tak na 100% nut. Skromność fajna rzecz, ale myślę, że przy tych projektach, które prowadzisz, to niekoniecznie pasuje. Znaczy, lubię grać, po prostu lubię muzykę i tak jak mówię, to jest forma jakiegoś tam przeniesienia emocji, odczuwania w danym momencie. Tego typu rzeczy. Ty w swoim życiu, a może dobrze, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że zacząłeś grać? Zainteresowałeś się muzyką w sensie tworzenia? No to musielibyśmy się cofnąć do podstawówki chyba. O. Miałem wtedy 13 lat. No i zaczęło się era MTV. Mhm. Czyli pierwsze telewizje kablowe, pierwsze telewizory kolorowe. I zobaczyłem teledysk AC/DC, Thunderstruck. Z grubej rury. I stwierdziłem, o kurde, ja chcę to jak oni. To już wtedy już nie było innej drogi, nie? Ale to mogłeś od spodemków zacząć. bo Neil Young miał krótkie... Angus Young. Miał krótkie spodemki, czyli jakby pierwszy element. I co? I później wziąłeś gitarę, zacząłeś się uczyć? To nie było takie proste, bo żeby wtedy wziąć gitarę, to trzeba było troszkę się namęczyć. Tam wtedy pomógł mi mój dziadek, który zakupił mi gitarę pseudoakustyczną na ryneczku nad Wartą. Więc to był już chciałem powiedzieć, że dziadek chody miał. Nie. To był instrument bardzo toporny, gdzie krwawiły palce. Ale oczywiście ja chciałem mieć elektryczną gitarę, więc sobie musiałem ją sam zrobić. Więc pierwszą gitarę zrobiłem sam. Kupiłeś przystawkę. I kupiłem przystawkę, tak jest. Tak, kupiłem przystawkę, a resztę zrobiłem sam. Łącznie z progami, które były z elektrody zrobione, więc ta gitara jakoś grała. Ja się na niej uczyłem. To palce jeszcze bardziej krwawiło oczywiście, ale wtedy się to wszystko zaczęło. Potem dowiedziałem się, że kuzyn mojego kolegi gra w gorzowskim zespole Requiem. Wtedy to była końcówka Requiem, zaczynała się Akwaregia. Ja zacząłem do nich chodzić na próby, no i to się to już szybko potoczyło. Wcześniej jeszcze było składałem z Jarkiem Pikułą, którego pozdrawiam. The Hospital, pierwszy skład, to ja jestem też. Niektórzy mogą nie kojarzyć zupełnie tych nazw, ale to są kultowe gorzowskie kapele. Pierwsze ostrzejsze grania, tak? Bo tak naprawdę wasza muzyka poza Chemikiem chyba nie była jakoś tolerowana specjalnie. No nie, prawda? Można tak powiedzieć. Wszystko się odbywało w obrębie MCK Chemik, z panem Czesławem Gandą oczywiście na czele, którego również pozdrawiam. Bardzo pomógł wielu muzykom w Gorzowie rockowym. Ikona wręcz. Tak. Czyli tak, mamy początek, no i później pewnie zaczęły pojawiać się jakieś muzyczne projekty. Już takie troszkę większe, trochę bardziej ambitne. Znaczy to... Ja z tego przesiadywania na tych próbach u Akwaregii przede wszystkim stałem się nagle gitarzystą tego zespołu. Czyli co, było tak, że na próbie któryś nie doszedł, dobra, młody, wskakuj. Nie, raczej to było tak, że zespół się rozpadł i został tylko gitarzysta Przemek i ja, huperkusista.
I oni stwierdzili, młody, jak ty tutaj siedzisz, tyle słuchasz, to chyba możesz coś zagrać z nami, nie? No to ja zacząłem coś tam z nimi grać. Się okazało, że całkiem szybko opanowałem ten materiał. No i w niedługim czasie, to 95 rok, zima, nagrywaliśmy demówkę już, nie? O. I to była pierwsza moja styczność z, powiedzmy, studiem nagrań, bo nagrywaliśmy w Gorzowie tutaj w MDK-u. Hubert Zbiorczyk nas nagrywał wtedy. Było bardzo ciekawe doświadczenie. Jeszcze muszę przyznać, że pamiętam nagrywanie na magnetofon, na taśmę. Mm-hmm. Nie cyfrowo, tylko wtedy jeszcze to było na taśmie, więc... Ale to wszystko miało duszę taką, prawda? Tak, tak, ale wtedy no, nie można się było za bardzo mylić, tak? Więc było mało szans na pomyłkę, żeby to jakoś posklecać, nagrać. Wiadomo, to brzmi dzisiaj, jak tego słucham, bo czasami do tego wracam z sentymentu, to brzmi dosyć dziwnie, ale no, to był taki moment uchwycony na tej taśmie właśnie. Ale wtedy trzeba było być muzykiem. Wtedy nie było tych audiotunów, wokoderów i temu podobnych rzeczy. Ciężko było pokleić cokolwiek, jeżeli nie dało się tego zagrać, no tak bym powiedział. Wiesz, bo my tak trochę jak dziadki teraz gadamy. To było tak dawno, ale... No bo to było dawno. Ale to były fajne czasy. Ja wtedy miałem ile? 16 lat, chyba 17. Dobra, to teraz tak. Dla szerszej publiki, tej nieco młodszej, znany jesteś przede wszystkim z projektu, który nazywa się Podróbka. Niezwykle uśmiechniętego, sympatycznego i takiego bardzo, bardzo energetycznego przede wszystkim. Tak, Podróbka to jest bardzo ciekawy twór, ponieważ istnieje już 18 rok, więc to już zaraz będzie dorosłość samego zespołu. Prawie w niezmienionym składzie, parę się osób no, niestety zmieniło, no, siłą rzeczy nawet, można by powiedzieć. W tym wieku to już tak jest. Ale powiem, ten zespół powstał z potrzeby zapełnienia takiej luki na gorzowskim rynku zespołów, które by zagrały na zlocie motocyklowym, tak bym powiedział w skrócie, ponieważ... Brakowało. Tak, ponieważ zakon motocyklowy Night Rider gorzowski, który nam patronuje od samego początku, był sponsorem na początku, można powiedzieć, tego zespołu, a członkowie tego zakonu byli założycielami. To był Tolek i Amigo i dołączyli mnie do tego, jakby do tej pierwszej trójcy ojców założycieli. Kazali ci kupić motor? Nie, ja już wtedy miałem. Aha, już ja wtedy miałem. Czyli pasowałeś do klimatu. Tak, tak, bo my już się tak kulaliśmy troszkę wcześniej razem, szczególnie z Tolkiem. Amigo zawsze był dla mnie takim trochę starszym kolegą, niedostępnym, ale w zespole się poznaliśmy lepiej, było fajnie. No i tak powstała Podróbka. Było założenie, gramy na zlotach, nie? Jeżeli uda się wjechać gdzieś na zlot i tam zagrać, no to gramy. Jeżeli by nas tam chcieli, no to gramy. No i to tak. A teraz chyba jest na zasadzie, oj, nie wiem, czy mam wolne miejsce, prawda? Jak się zloty zaczynają. Aż tak nie ma, chociaż no nie narzekamy. Te weekendy są w sezonie w miarę wypełnione graniem. Jak nie Podróbka, to zawsze mogę jeszcze wcisnąć drugi projekt albo jeszcze kolegów ewentualnie. A jeszcze tak na moment, jeżeli chodzi o Podróbkę, wy macie niewiele tak naprawdę swoich kawałków. Większość to są covery, prawda? Przynajmniej no tutaj, tak było. I tutaj jest ciekawostka, ponieważ... Zmiana. Ponieważ nie jest tak, że mamy niewiele tych swoich kawałków, bo tak naprawdę wydaliśmy w zeszłym roku trzecią, nazwijmy to płytę, demówkę, no, własnym sumptem, więc tych kawałków swoich troszkę mamy. Niemniej częściej na takich imprezach typu zloty motocyklowe to gramy te utwory, które ludzie znają, bo przy nich się lepiej bawią. Śpiewają, oczywiście. Natomiast wyszło tak, że z tych naszych utworów, których mamy sporo, bo jak ja ostatnio tak przeglądałem, to ich będzie z 50, to na pewno, jak nie lepiej. No to takich żelaznych punktów programu, no to mamy przynajmniej z 5-6, gdzie zawsze je gramy, nie? Typu na przykład Wariat. No Wariata to już wszyscy znają i wszędzie na każdym zlocie chcą Wariata. Choćby nie wiem co, Wariat musi być zagrany. No ja ci muszę powiedzieć, że mieszkam niedaleko miejsca, gdzie macie próby i jak jest ciepło, jak pewnie drzwi są pootwierane w garażu, to muszę powiedzieć, że bardzo dobrze was słychać. Nagłośnienie na całą okolicę jest naprawdę solidne. Także nucicie, gracie, trenujecie oczywiście bardzo solidnie. To jest zespół, i to też ciekawostka, bo to nie jest typowe dla zespołów grających w taki sposób jak my,
który co tydzień ma próbę. Chyba że coś na jakieś tam wyjątkowe sytuacje, że ktoś coś nie może, no to coś próbujemy przestawiać, ale staramy się grać cały czas. Żeby ale wy jesteście takim monolitem, prawda? Tak, tak. To jest grupa przyjaciół, grupa ludzi, którzy czują się świetnie w swoim towarzystwie, a jeszcze jak mogą realizować pasję, to jest... Tak, poza tym, że jeździmy na zloty i gramy koncerty, no to jeździmy też ze sobą czasami, sobie organizujemy jakieś wyjazdy po lasach, gdzieś coś... Ale powiedz mi, Jaro, jedną rzecz. Czy jest taka sytuacja, że wsiadasz na motor i pakujesz gitarę na plecy i jedziesz? Nie, raz tak spróbowałem zrobić i było mi bardzo niewygodnie. Aha. Czyli jednak był taki pomysł. Bo tak naprawdę to ty jesteś muzykiem, który gra na wielu instrumentach. To nie jest ekipa, która gra tylko i wyłącznie na jednym, tylko ty grasz na wielu, tak? Znaczy, bo gram na gitarze na pewno i troszkę na basie pogrywam, potrafię jakiś tam podstawowy rytm perkusyjny wystukać i ostatnio jestem przymuszany do grania na klawiszu, więc tutaj też próbuję coś. Czyli jednak multi-instrument. Znaczy taki, no, próbuję. Ale poczekaj, nie, no jak ty mówisz, że jesteś przymuszany, to nie oznacza, że tam plumkasz sobie, tylko co najmniej masz jakieś pojęcie na temat tego grania. No, to jak każdy weźmie, kto słyszy dźwięki, weźmie jakiś instrument, to jakieś dźwięki z niego wydobędzie. Kłóciłbym się. Ja myślę, jak każdy dobry, rasowy muzyk. I tu z podkreślaniem słowa muzyk, bo bardzo mnie to cieszy, że ciągle jeszcze jest tworzenie muzyki, a nie odtwarzanie czy ewentualnie generowanie jej. Aro, podróbka to jest jakby jeden projekt, ty natomiast było ci mało i zrobiłeś jeszcze jeden projekt. Cóż znaczy, to jest? Mi generalnie jest cały czas mało grania. Ja mógłbym grać właściwie od rana do wieczora i to też się pojawiło od samego początku. Natomiast jeżeli pytasz o ten kolejny projekt, to to jest projekt, który mam z perkusistą podróbki zresztą obecnym i mam nadzieję, że jak najdłużej, Michałem i z Maćkiem. Michał wymyślił, żeby zrobić cover band Motorhead. To dlatego takie logo. Dlatego jest takie logo i nazwa jest Motocover. Szukaliśmy różnych nazw, jakby tutaj nazwać taki projekt. Stwierdziliśmy, że skoro jest to zespół coverowy i ma nawiązywać do Motorhead, no to zrobiliśmy Moto Cover, tak wyszło. Bo oglądałem kilka rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły i mówię, kurde, ale to logo jest tak do Motorhead podobne. No i wyjaśniłeś sytuację, już wiadomo wszystko. Przypadkowo. A w tym projekcie gracie, rozumiem, tylko i wyłącznie Motorhead. Gramy tylko i wyłącznie Motorhead i tak się akurat składa, że większość tego setu, który gramy, to jest jeszcze z czasów, kiedy Motorhead był tym najsłynniejszym trio, czyli z Philem i z Zeddym. Te utwory jakoś tak najbardziej nam chodzą i one się super sprawdzają na koncertach. Tak naprawdę każdy z nas ma jakąś ulubioną grupę i pewne okresy, które lubimy. Ja w wypadku Metaliki uważam, że do czarnej płyty jest Metallica. No to jesteś z tego obozu. Jestem z tych takich konserwatystów trochę delikatnie traszujących. Okej, Aro, powiedz, jakie plany w najbliższym czasie? Jak chciałbyś, żeby twoja kariera muzyczna się toczyła? Powiem tak. Na pewno podróbka będzie grała cały czas dalej. Przygotowujemy się już do kolejnego sezonu motocyklowego. Już mamy pierwsze terminy już zarezerwowane. W najbliższym czasie gramy 20 grudnia w magazofonie koncert mikołajkowy z Urzędem Bezpieczeństwa i z jeszcze jedną niespodzianką, jeszcze jednym projektem, w którym gram. Będzie instrumentalnie. Nie chcesz zdradzić? Mogę zdradzić, bo to jest zespół, który tworzę Pyrką, czyli z gitarzystą podróbki, z Wiachem, czyli z gitarzystą Akwaregi, którego zastąpiłem dawno, dawno temu. Spotkaliśmy się po latach i muzykujemy sobie razem. No i gra z nami Paweł, który jest gitarzystą w ROM i gramy sobie tam instrumentalne tematy. Znaczy, jeżeli utwór ma wokalistę oryginalnie, to po prostu nie ma tego, nie ma tej linii, ewentualnie czasami ja się wydurniam i się wydzieram, żeby chłopaki wiedzieli, gdzie jest zwrotka, a gdzie refren. I tutaj z tym zespołem zagramy też parę utworów pewnie, pomiędzy urzędem a podróbką. A powiedz mi jeszcze, tak jak gdyby wcinając się w to, co mówisz, jak to jest w Gorzowie? Czy nie masz wrażenia, że ten muzyczny rynek to jest taki trochę kociołek, w którym się tylko miesza i wymiesza i wymienia i cały czas podobni muzycy grają w różnych konfiguracjach?
Troszkę tak jest, troszkę tak jest, ale to na pewno jest z tego względu, że tutaj tych muzyków rockowych, powiedzmy to w ten sposób, jest mało. Ciężko jest znaleźć kogoś, jeżeli chcesz zrobić coś innego. Ale to jest trend gorzowski, czy ogólnopolski, ogólnoświatowy? Wydaje mi się, że to jest trend gorzowski. Czyli ludzie nie chcą grać, nie chcą się realizować muzycznie? Nie, po prostu tych ludzi tutaj nie ma. Ci ludzie, mam takie wrażenie, wyjeżdżają stąd. Jest kilku perkusistów, którzy po prostu wyjechali z Gorzowa, chcąc ich jakoś namówić do grania. Jest nawet ciężko, bo też miałem taki jeden projekt, o którym nie mogę na pewno mówić, że chcieliśmy perkusistę ściągnąć, który nawet grał w Gorzowie kiedyś, ale nawet dojeżdżać nie chciał. Po prostu ci ludzie powyjeżdżali z miasta. Zostali tylko ci, co zostali, i tutaj się jak troszkę tak kotujemy. Ale gracie, tworzycie, nie wymieracie i obiecaj nam, że ta muzyka, ja już nie mówię gorzowska, chociaż jakby dla mnie jesteście tak stricto symbolami muzycznego Gorzowa. Ta ekipa, ona ciągle będzie tworzyć, ciągle będzie się rozwijać, nie macie zamiaru usiąść przed telewizorem i odpoczywać. Nie, ja na pewno nie z mojej strony. Tutaj może być nawet położona obietnica, że póki mam ręce i głowę, no to będę grał. To mnie cieszy. I takie deklaracje to ja lubię. I taką muzykę to ja lubię. Jak są muzycy, jak się coś dzieje, jak są ludzie, którzy tworzą fajne rzeczy i przede wszystkim dają nam, słuchaczom, nam oglądającym, słuchającym dużą, wielką, powiedziałbym, przyjemność. I życzę ci tego, żeby nie brakowało koncertów, żeby nie było ich za dużo, żeby ci się to nie znudziło, a żeby ciągle był taki smaczek, że jeszcze bym chciał, a może jeszcze coś zrobię. Wielu fajnych projektów, takich, które gdzieś tam masz w sercu, w głowie i chciałbyś, żeby one ruszyły. No i przede wszystkim chyba tego, żeby zdrowia nie zabrakło do grania. No to jest to najważniejsze. Bo jak to jest, to wszystko już jest. Aro Kozak, dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Tomek Jocz, kłaniam się.